Zarówno rząd, jak i branża LPG stoją na wspólnym stanowisku o tym, że do końca bieżącego roku nastąpi rezygnacja ze sprowadzania LPG z kierunku rosyjskiego. Jest to decyzja słuszna i odpowiedzialna, ponieważ przez tych kilka miesięcy, które pozostały w 2022 roku, jest możliwe wykonanie wszystkich niezbędnych działań, które pozwolą na zabezpieczenie dostaw z innych kierunków. Również musimy pamiętać o tym, że kwestie o charakterze sankcyjnym są najskuteczniejsze, gdy podejmujemy je jako cała Unia Europejska. No, aktualnie trwają dyskusje o szóstym pakiecie sankcji i tam również będą sankcje na